Witam serdecznie fanów Blendera. Swój dzisiejszy poradnik zatytułuję Vertex Paint i pokażę Wam, jak przy pomocy tego trybu pracy, wykorzystując topologię siatki 3D, możemy za pomocą kolorowych wierzchołków kreować super wyglądające tekstury przypisane do pojedynczego materiału dodanego do konkretnego obiektu 3D. Zainteresowanych zapraszam na film. Posłużę się tutaj projektem o nazwie Obcy. Obcy to obiekt, a właściwie siatka o wysokiej liczbie werteksów, wysokiej liczbie poligonów. Werteksów zawiera aż 962 tysiące. Ta ilość werteksów będzie wystarczająca, żeby do pojedynczego werteksu móc dodać wybrany kolor. Jak to zrobić? Tego wszystkiego dowiecie się dzisiaj. Zanim przełączę się do trybu Vertex Paint, włączę sobie tryb wyświetlania tekstur, poprawię wygląd okien, uruchomię tryb obiekt data i vertex color. Na razie nie mam grupy kolorowych werteksów. Grupa kolorowych werteksów zostanie dodana, gdy przeniosę się do trybu Vertex Paint. Już mam grupę kolorowych werteksów. Nazwę ją grupę werteksów skin muszę podpiąć pod właściwy materiał przypisany do obiektu. W tym celu przeniosę się do trybu shading. Mam wyświetlony materiał przypisany do popiersia. Zrywam połączenie i wykorzystuję te dwie tablice i dodam nową tablicę na wejściu Vertex Color Skin. Ustanawiam połączenie hierarchiczne. Teraz mogę już kreować teksturę. Przenoszę się do głównego okna. Uaktywniam narzędzia malarskie i na początek utworzę sobie nową paletę kolorów. Kolor biały. Szary. Czarny też mi się przyda. I pozostałe kolory. Dodatkowo uaktywniam tryb symetrii względem osi X. Wybieram kolor cielisty i za pomocą polecenia Shift K przypisuję do popiersia. Zmniejszam krycie pędzla. Tak na 30%, kolor czerwony i klikam.
Wystarczy. Teraz dodam brudną maskę. Nie będę zmieniał tych ustawień. Saturacja, odcienie kolorystyczne. Zostanę przy takiej kolorystyce, a zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Może wybiorę taką tonację kolorów. Dobrze. Teksturę mam przygotowaną. Opuszczam tryb Vertex Paint i wybieram kolejny obiekt, słuchawki. Słuchawki to również obiekt wysokopoligonalny. Tak wygląda siatka. Uruchamiam Vertex Paint. Materiał. I tutaj dodaję dwie tablice. Na wejściu Vertex Color słuchawka i shader podstawowy. Tworzę węzły. Mam już słuchawkę gotową do malowania. Przenoszę się na panel narzędziowy i teraz tak, krycie pędzla na 100%, klikam tu. OK. I w taki oto sposób mam pokolorowany kolejny obiekt. Przełączam się na tryb renderowania. No i teraz mój obcy wygląda tak. Czy Wam się podoba? Oceńcie to sami. Teraz możecie się przekonać o zaletach pracy z trybem Vertex Paint, który, przypominam, bazuje na geometrii siatek 3D i wykorzystuje każdy pojedynczy wierzchołek do przypisania określonego koloru. A kolor wraz z tablicą atrybuty dopinany jest do konkretnego materiału przypisanego do obiektu. I to praktycznie wszystko w dzisiejszym poradniku. Dziękuję Wam za uwagę.